Czołem, kochani filmowcy. Myślę, że nadeszła pora, aby porozmawiać na temat książek dla filmowców, podręczników filmowych wydanych w Polsce już do tej pory. Uzbierałem ich, jak widzicie, sporą ilość i co jakiś czas pojawiają się pytania odnośnie tego, jakie książki dla kogo, znaczy co dla kogo, od czego zacząć. No właśnie, które książki już są bardziej jak gdyby na czasie, a które już nieco się postarzały, jak gdyby jeżeli chodzi o ich treść, o jak gdyby formę pracy oraz sprzęt, który jest tam opisywany. Nie wszystkie też dobrze odnoszą się do polskich standardów, do tego jak na co dzień pracujemy w naszym kochanym kraju. Więc to jest taka moja króciutka opinia na ich temat. Po kolei sobie oczywiście przejdziemy i opowiem wam, jak one wywarły wpływ na moją pracę, czy uważam, że są warte zakupu. No i jeżeli się zgadzacie, nie zgadzacie, no to będziemy sobie o tym w komentarzach najwyżej dyskutować. Zacznijmy od tej książki, którą lubię najbardziej. Reżyseria filmu reklamowego. Jest to napisane przez Nono Dragowica i Katarzynę Dragowic i oczywiście tyczy się, tak jak jest napisane, reżyserii filmu reklamowego. Ja ją bardzo lubię, dlatego że ona zawiera zarówno aspekty reżyserskie, jak gdyby i producenckie. Pisarze, znaczy twórcy tej książki są wykładowcami w Szkole Mistrzów Reklamy, mają świetnie usystematyzowany styl pracy, sformalizowany język i dobrze się to czyta, jest masa anegdot, odwołuje się to zarówno do tej części preprodukcyjnej, jak i produkcyjnej reżyserii samej i jak gdyby takiego też aspektu operatorskiego. Uważam, że jest tutaj masa dobrych informacji. Wiadomo, że kiedy będziecie robić jakieś filmy reklamowe, na przykład na potrzeby po prostu internetowe, czyli jak gdyby będą to filmy niskobudżetowe, nie będą one musiały spełniać aż tak mocnych standardów, tak wysokich standardów, jak na przykład film reklamowy emitowany w telewizji, czy na przykład przed seansem kinowym, bo to są już jak gdyby takie reklamy najwyższej jakości, ale zasady pozostają zasadami. Na zasadzie ten język, czas, w którym musimy tę zgrabną historię umieścić, jest mniej więcej podobny. Film reklamowy to jest bardzo krótka forma i o tym jest tutaj bardzo dobrze wszystko powiedziane. Jest to taki etap najpierw od strony producenta, jak gdyby kreatywnego, a potem reżysera filmu reklamowego. W ogóle wielu reżyserów filmów reklamowych, no później jak gdyby zmieniając, rozszerzając swoje możliwości, swoje umiejętności, zmieniając trochę branżę, przechodzą do reżyserowania też filmów fabularnych, a też są reżyserzy, którzy realizowali filmy fabularne, a potem zajmują się w ramach swojej zmian, rozwoju, zajmują się reżyserią filmu reklamowego. Także wydaje mi się, że to jest skierowane do każdego filmowca, zarówno do studentów szkół filmowych, jak i do samouków. Jest tutaj tego na tyle dużo i na tyle uniwersalnie jest to powiedziane, że spokojnie mogę pod każdym kątem tę książkę polecić. Jest słowniczek, są aspekty reżyserskie, są aspekty operatorskie, jest reżyserowanie aktorów, jest informacja o postprodukcji, jest storyboard, jest shooting board, jest takim fajnym charakterem ta książka, jak gdyby stworzona, napisana, pokazuje, jak ta branża w ogóle działa, jak do branży reklamowej wejść, jak się w niej utrzymać, jak rozmawiać z klientami, czego oni od nas oczekują, czego oczekuje agencja reklamowa, więc fantastyczna droga do profesjonalizacji jak gdyby swojego działania, swojej pracy jako filmowca na wyższym stopniu, wyższym levelu. Jest tutaj na tyle dużo informacji, że uważam, że zarówno dla osób, które zaczynają, jak i dla osób zaawansowanych, jest to pierwszy podręcznik, który ja bym kupił, do którego najchętniej wracam, najchętniej sięgam. Uważam, że super. Bardzo, bardzo polecam. Myślę, że wystarczy, jeżeli tylko tyle powiem na ten temat. Następna książka, która wywiera na mnie bardzo dobre wrażenie i też chętnie ją pokazuje i nawiązuje do niektórych tutaj elementów na warsztatach, to jest właśnie Okiem Filmowca. Ta książka jak gdyby jest skonstruowana na zasadzie analizy
kadrów filmowych, prawda? I te kadry są rozpracowywane pod względem ich informacji, jak gdyby elementów, które do tego kadru należą, na które należy zwrócić uwagę, czyli podnosi wrażliwość, zarówno wrażliwość reżysera, jak i operatora, czyli tak jak bardzo często ktoś zaczyna, to często widać w tych jego kadrach pewien bałagan, dużo rzeczy przypadkowych, dużo rzeczy ze sobą niekorespondujących, no to ta książka uczy patrzeć na kadr jako całościowa po prostu opowieść składająca się z różnych elementów, na którym w każdym aspekcie należy poświęcić trochę uwagi. Czyli nie pędzimy, nie strzelamy na oślep wszystkiego, tylko zastanawiamy się, co w kadrze jest, jaką to ma wymowę, jaką daje informację widzowi, jak się komponuje, czy to się wszystko razem klei i opowiada. Bardzo, bardzo fajna książka. Jest informacja zarówno o oświetleniu, kadrowaniu, kontrastach, łamaniu reguł, jak i postępowaniu właśnie też zgodnie z regułami. I też jest dużo takiego dobrego słowniczka operatorskiego. Na zasadzie są informacje o tym, co należy do kadru, jakie są formaty, co to jest sztafaż, jakby ktoś z was nie wiedział, wszystko tutaj jest napisane. To jest druga książka, którą bym kupił i do której chętnie też wracam. To nie jest tak, że ją raz przeczytamy i odstawiamy na półkę, tylko co jakiś etap rozwoju należy do niej wrócić, przeczytać ponownie i to jest taka przypominajka. Myślę, że no ja już ją do tej pory, nie wiem, ze 4 razy tak porządnie przewertowałem i bardzo chętnie jeszcze w tym roku do niej wrócę. Kolejna książka, którą bardzo serdecznie polecam, to jest Cinematografia i sztuka operatorska autora Blaine'a Browna z Los Angeles. To jest bardzo dobry filmowiec, scenarzysta, operator, który realizuje filmy już w systemie jak gdyby wysokobudżetowym, dlatego też książka odnosi się do profesjonalnego kina, profesjonalnych realizacji. Jest dużo mowa na temat oświetlenia, na temat dużych jazd, wózki kamerowe, jazdy, duże kamery, pomiary światła, wiecie o co chodzi, no jak gdyby wielkie kino. Ale też opis tego, na co należy zwracać uwagę, jak komponować kadry, jak pracować z barą, ze światłem, to wszystko są informacje bardzo uniwersalne, również dla twórców internetowych, dla twórców samodzielnych, jak gdyby wideograferów, też to ma sens, dlatego warto się z tą książką zapoznać. No, sztuka operatorska, czyli praca z samą kamerą i kompozycją, to jest ogromny dział i jak gdyby, jeżeli ktoś się chce tym zajmować na poważnie, no to skądś tę sformalizowaną wiedzę musi czerpać i to jest jak gdyby, wydaje mi się, takie swoiste minimum w naszym przypadku. Są tutaj takie momenty, takie fragmenty, które są troszeczkę już nieaktualne, dotyczące tego, jak przechodzi się na format HD, czyli pierwszy taki okres cyfrowy, czy też dotyczące kodeków, które są trochę mniej aktualnie używane, bo teraz pracujemy więcej na H264, na ProResie. Tutaj o tych kodekach jest zdecydowanie za mało. Natomiast ogólnie to jest może, nie wiem, 15-20% dotyczących rzeczy troszeczkę już nieaktualnych. Jest tak troszeczkę informacji dotyczących rzeczy no niepolskich, że tak powiem, troszkę większych niż jesteśmy przyzwyczajeni, ale to też warto znać, dlatego nie uważam, aby to była książka całościowo przeterminowana. Myślę, że jest na tyle aktualna, że warto się z nią zapoznać, warto ją czytać. Ja do niej wracam, no 2 razy ją przeczytałem i myślę, że na ten moment mi wystarczy, natomiast byłaby to 3 w kolejności, którą mógłbym polecić. Spokojnie warto ją mieć. Następna, reżyserowanie aktorów. No nie byłbym sobą, jakbym nie porozmawiał z wami o tym, jak pracować z aktorem przed kamerą. Zawsze was zachęcam do tego, aby poza tym, że robimy filmy eventowe, jakieś takie prostsze reportaże na przykład, no to, czy teledyski, to jednak, żeby robić sceny reżyserowane, sceny dialogowe, filmy, shorty fabularne. To jest jak gdyby mój konik i bardzo to lubię. I
kiedy zaczynamy pracę z aktorem, no to okazuje się, że no coś, co wydaje się łatwe, no bo ktoś musi powiedzieć jakąś swoją kwestię, wymienić się jak gdyby dialogiem, tak? Jedno mówi do drugiego, no to nagle się okazuje, że to wcale tak dobrze nie brzmi, że jest trochę drewnianie i no i nie broni się jako film. Ponieważ to jest bardzo trudna sztuka, znaczy reżyserowanie aktorów to jest jedna no z najtrudniejszych aspektów, które mogą was na tym etapie jeszcze spotkać. Dlatego jest to książka Judith Weston dotycząca właśnie tylko i wyłącznie reżyserowania aktorów i powiem wam tak, no nie ma czarodziejskiego zaklęcia, które powoduje, że aktor, który nie radzi sobie z rolą, nagle zacznie bardzo dobrze grać, ale są sposoby, aby mu to ułatwić. No, są aspekty, które warto przepracować, aby ta gra aktorska, żeby ta postać kreowana przez aktora, no była bardziej w filmie wiarygodna, żeby to się lepiej czytało. No sam bardzo ciężko i często się z tym mierzę i wiem, jaka to jest ogromna praca i wiem też, jak ta książka bardzo mi też pomogła. Zarówno jest nakierowana do aktorów, jak i do reżyserów, więc jeżeli macie w ogóle kogokolwiek przed kamerą i czy to ma być po prostu wypowiedź, czy w teledysku nawet bez dialogu ktoś będzie miał wam podegrać scenkę, to zobaczycie, że tutaj jest ogrom informacji i jedna konkretna główna myśl, której należy się trzymać, aby uzyskać w miarę sensowne wyniki. Dlatego bardzo ją polecam. Obrazków raczej tutaj nie ma, natomiast jest żywy, dobry, fajnie napisany tekst. Wiele osób ją poleca, nie tylko ja. Myślę, że warto się nią zainteresować. Następna. Jeśli to fiolet, ktoś umrze. Jest to fantastyczne studium dotyczące wpływu kolorów i barw na film, tak? Na odbiór. Jest dużo filmów jak gdyby na YouTubie, analiz tego, jak dany film pod względem koncepcji barwnej jaki on osiągnął efekt, jak dane kolory się czytają, które są odbierane jako pozytywne, które tworzą zagrożenie, które informują o przemianie bohatera. No to jest takie kompendium wiedzy na temat tego właśnie, jak postrzegamy kolory, jak je identyfikujemy, jakie one mają wpływ na emocje. No super rzecz, kiedy to kino ma się stać takim kinem bardziej kolorowym. Powiem tak. Kiedy zaczynamy pierwsze próby z filmem fabularnym, to w dużej mierze odruchowo chce się zejść troszeczkę z kolorów, troszeczkę zrobić takiego oblicza, żeby to kino było bardziej zdesaturowane, takie bardziej neutralne, takie no czuć, żeby było kinowo, tak? I schodzimy z tych kolorów, nie lubimy tych krzykliwych. No i muszę wam powiedzieć, że to w pewnym momencie jak gdyby nie wystarcza, że okazuje się, że ta smutna rzeczywistość jeszcze w tych smutnych kolorach, no okej, jeden, dwa, trzy filmy można tak zrobić, a potem zaczyna nam brakować barw. Dlatego ja osobiście już bardzo chętnie po te mocniejsze barwy sięgam. Odkąd mam tych filtrów, różnych modyfikatorów i filtrów żelowych w różnych barwach więcej, no to zastanawiam się, jak mogę konkretnym kolorem wywrzeć jakieś konkretne wrażenie na widzu i żeby to nie było losowe. To jest książka, która właśnie o tym traktuje i staramy się jak gdyby budować koncepcję sceny, czy teledysku, czy sceny fabularnej właśnie też na tej bazie. Często mam ją pod ręką i sobie do niej jeszcze sięgam, żeby jak gdyby dokładnie zidentyfikować barwę oraz odpowiadającą jej emocje i wpływ, tak? Bo to jeszcze kontekst oczywiście się w tym wszystkim liczy. Bardzo się to przyjemnie czyta. To jest również kierowane do osób, które ogólnie interesują się kinem, no nie tylko twórców filmowych, ale też jak gdyby odbiorców, więc trochę mam tak, że bardzo bym chciał, aby każda osoba, która jest na planie filmowym, miała tę książkę przeczytaną. Łatwiej byłoby nam się ze sobą komunikować odnośnie tego, jak wywieramy emocje poza jak gdyby scenariuszem. To jest ten element jak gdyby uzupełniający. Bardzo serdecznie wam polecam, czytajcie to również. Dalej. Opowiadanie obrazem Brusa Bloka. To też z wydawnictwa Wojciech Marzec. W ogóle fantastyczne wydawnictwo, że ono skupia tak dużo książek tylko z branży filmowej. Są one w miarę sensownie wyselekcjonowane. Dlatego super propsy i że są dostępne w Empiku, to w ogóle rewelacja.
No i co jakiś czas u Wojciecha Marca pojawiają się nowości, zerkajcie i myślę, że wypada mieć jak gdyby komplet tych książek, no bo to nie jest tego na tyle dużo i czytać to na bieżąco, jak gdyby co rok poszerzać swoją wiedzę, więc jaki jest czas na przeczytanie książki, no aż nie zostaną wydane kolejne, więc no te kilka sztuk rocznie myślę, że spokojnie można sobie opanować. Także Bruce Block stworzył fantastyczne takie kompendium dotyczące właśnie opowiadania obrazem, czyli tego, jak poza samym dialogiem, poza fabułą, poza muzyką, za pomocą samego obrazu nowe, dodatkowe rzeczy jeszcze opowiedzieć, jak wyrazić w ogóle w filmie, jeżeli możemy coś pokazać, a nie musimy tego mówić, to lepiej to pokazać, więc to jest książka o tym, jak pokazać, aby to się czytało, aby ta historia była bardziej właśnie filmowa, bo film to jest opowiadanie obrazem przede wszystkim. Dlatego niesamowicie ją lubię, polecam, cenię. Wydaje mi się, że jest to znakomita propozycja dla wszystkich. Zobaczcie, jest dużo zdjęć, dużo rysunków. Jest świetny aneks dla operatorów. Generalnie jedna z lepszych pozycji, uważam obowiązkowa, bardzo, bardzo wam polecam, kiedy mówimy o kompozycji, barwie i w ogóle kadrowaniu. Taki must have. Dalej, światło w filmie. I to jest Blaine'a Browna, również tak jak tamta cinematografia, sztuka operatorska. I tutaj jak gdyby jest pierwszy mój mały zgrzyt. Powiem wam szczerze, że no, to jest książka, która opowiada co prawda o świetle w filmie, natomiast no, mnie nie do końca przekonuje. Na zasadzie po przeczytaniu tej książki, kiedy zaczęliśmy próbować, to już lata temu, jak gdyby wprowadzać pewne tutaj zasady, okazało się, że to nie do końca działa. Nie na tym sprzęcie, na którym pracujemy. Jest dużo odniesień do sprzętów, które już albo w Polsce nie występowały, albo już nie występują, które rzadko możemy spotkać. Brakuje nawiązań do współczesnych, jak gdyby, systemów oświetleniowych. No co prawda jest parę słów o LEDach, jest tam o oświetlówkach, ale to odnosi się w dużej mierze do większych planów zdjęciowych i no ja myślę, że mogłaby być napisane już bardziej aktualnie, bardziej współcześnie. Na pewno te książki, o których mówiłem wcześniej, nawiązują do światła na tyle sensownie, że jesteście w stanie zrozumieć, jak światło działa i jaki ma wpływ na fabułę. Natomiast lepiej jest właśnie pod tym względem rozumieć, prawda, intensywność, typ światła, jego barwę, niż konkretne sprzęty, jak je podłączyć, których po prostu no, pewnie już nie spotkacie, więc mieszanie barw i takie rzeczy też są opisane w innych podręcznikach. Tutaj nawet jest coś takiego jak rozpisanie całej olbrzymich, prawda, scenografii hollywoodzkich z oświetleniami, prawda, dużymi jednostkami. No, jeżeli bym miał robić duży film fabularny, taki o ogromnym budżecie i zastanawiał się, no bo w Polsce może nie trafię na kogoś, kto robił tak duże plany, no to próbowałbym sięgnąć do tej, tutaj, do tej informacji, ale no nie, no pewnie nam się to nie zdarzy, więc uważam, że trzeba być z tą książką jak gdyby dla twórcy internetowego, no nie daje tych informacji o świetle, które wydaje się, że powinna dawać. Takie na później, jak gdyby na to czytanie jako ciekawostkę. Jak ktoś robi profesjonalne, duże kino, no to wtedy może prędzej. No jeżeli chodzi o internet, troszeczkę jest ona przestrzelona. Dalej, sztuka filmowania. Jest to napisane przez Barry'ego Bravermana. Barry Braverman. Mocno mnie ta książka rozczarowała, ale nie dlatego, że człowiek, który to pisze, no, jakby jest fachowcem i jakby jak najbardziej jest, wie co pisze, ale z drugiej strony odnosi się do swojej najlepszej praktyki sprzed bodajże 30, może 40 lat. Na chwilę obecną jest tutaj dużo informacji, dosyć mocno już zdezaktualizowanych, przestarzałych. No, nie powiem, nawet znalazłem kilka takich dosyć dziwnych, rażących błędów, które może są wynikiem błędnego tłumaczenia, albo rzeczywiście troszeczkę ten twórca jak gdyby powtarza, ale może trochę bez zrozumienia, trochę pracuje odtwórczo. No, no moim hitem z tej książki tutaj jest, słuchajcie, no tu jest halogen
bodajże Ariego, tak, Ariego, 3200 kelwinów tungsten, czyli halogen, tak? No i przeczytam wam, co pod tym jest napisane. Żarówki halogenowe z drucikiem wolframowym emitują niemal idealne białe światło o temperaturze barwowej wynoszącej około 3200 kelwinów. No rany boskie, no 3200 to jest idealne białe światło. Natomiast obok pisze, że jest preset w kamerze, który ustawia światło, znaczy balans bieli dla 3200. Czyli ja rozumiem, że skrót myślowy jest taki, że jeżeli w presecie ustawimy sobie 3200 i oświetlimy tungstenem, czyli halogenem 3200, no to wtedy będziemy mieli białe światło, no to okej, ale to na pewno nie jest białe światło na starcie, to jest światło bardziej pomarańczowe. Zresztą obok jest tutaj tabela dotycząca barw światła dziennego. No i jest jakby wpisał tutaj, że godzina po wschodzie słońca 3500, wschód lub zachód słońca około 2000, prawda? Czyli te złote promienie poranka, no to według niego są białe, no zgodnie z tym, co napisał wcześniej. Natomiast południe w strefie umiarkowanej jest 5400, 5500, 5600, wiadomo, że to sobie lekko tam pływa. No i to jest jakie? Niebieskie? Okej, no można powiedzieć, że światło w południe jest niebieskawe, ale to cień jest bardziej niebieskawy. Natomiast w rozumieniu jak gdyby balansu bieli, no moc jak gdyby tego świecenia ze strony słońca jest praktycznie biała, więc raczej to jest światło białe niż 3200. Zresztą widać to teraz, tu mamy z tyłu żółte halogeny i one są ewidentnie żółte, podczas gdy światło jak gdyby kluczowe na mnie jest białe i to jest 5500, więc po temacie, no takich tutaj jak gdyby przeinaczeń albo jakichś błędów jest więcej, więc byłbym z tą książką ostrożny. Na dzisiejsze czasy ona po prostu jest przestarzała, tyczy się dużo kamer jak gdyby z pierwszego okresu ery cyfrowej, jest informacja o kasetach, o interpolowaniu, generalnie na dzisiaj to już można znaleźć coś lepszego, nie polecam, nie kupiłbym. Nie warto. Następnie, Ujęcia mistrzów. To jest książka, którą czasem można spotkać jako polecaną. Patrzę, jaki w ogóle dziwny format. To już świadczy o tym, że ktoś myślał o tym, aby pokazać film jako jednak większą panoramę, ale później już tego za bardzo nie widzimy, dlatego że te kadry no nie są nigdzie w tej panoramie tak fajnie pokazane, jakby mogły być. No rany Julek, no to skoro tak to wydaliście, no to chyba pokażcie jako w dużym, prawda, formacie te kadry filmowe, żeby można było się nad nimi rzeczywiście pochylić, przyjrzeć i odebrać. Ogólnie to jest dobra, bardzo dobra książka. Znaczy, wiąże się z analizą, pod jakim kątem ustawić kamerę, w jakiej zawartości kadru, jak pokazać daną postać. To, co mnie w tej książce troszeczkę przeszkadza, to jest, że bazuje ona na tak zwanych animatikach, czyli no takich wyrenderowanych postaciach, które mają tam nam zasymulować ten kąt widzenia kamery, ale no trzeba mieć dosyć dużą wyobraźnię i jak gdyby już doświadczenie, aby wiedzieć, co tak naprawdę tutaj zobaczymy. Jeżeli budujemy scenę na bazie po prostu naszych, wiecie, no mamy jakiś scenariusz i teraz trzeba tą scenę rozpisać na konkretne kadry, no i podjąć decyzję odnośnie kąta kamery, no to jest cała ta praca preprodukcyjna. No i to się najczęściej w kinie profesjonalnym odbywa za pomocą właśnie prewizualizacji animatików, żebyśmy wiedzieli, jakie są potrzebne sprzęty, żeby się ustawić, tak? No bo scenografia choćby nawet w zależności od podjętego kąta widzenia kamery, no będzie większa, mniejsza, no trzeba wiedzieć po prostu wszystko, no bo to kosztuje, tak? Jeżeli jesteście twórcami internetowymi, no to wchodzicie troszeczkę na gotowe i musicie się dostosować do tego, co kamera widzi w ramach waszych szkieł. No i tutaj jest takie troszeczkę dostosowywanie się do tego, co zastaniecie. Więc jeżeli mówimy o profesjonalnym kinie,
no to bardziej trzeba to wcześniej zaplanować. I tutaj są właśnie opisy, skąd ta kamera może grać, dlaczego, co to daje. No myślę, że dla operatorów, zwłaszcza związanych ze szkołą filmową, którzy będą robili filmy fabularne, ewentualnie filmy reklamowe, no na wyższym poziomie, jest to podręcznik, no przynajmniej na raz do przeczytania, do zapoznania się. Ja z przyjemnością go przeczytałem, aczkolwiek no nie wracam do niego, bo on sprawia wrażenie tak, jakby po prostu otwierał nam parę klapek i już wiemy, na co zwrócić uwagę, no i przy preprodukcji będziemy lepiej się starać. Także no jest okej, okay, jakby polecam, ale nie musi być jako pierwsza i tak jak mówię, najbardziej dla profesjonalistów. Następna książka, Filmowanie lustrzanką cyfrową, to była jedna z pierwszych tego typu książek wydawanych w Polsce. Ja pamiętam, kupiłem ją, jak była nowością. Dodane była do niej płyta DVD, tam były wywiady, jakieś dodatkowe materiały jeszcze przykładowe. Był zrealizowany teledysk, no bo na bazie realizacji teledysku jest tutaj bardzo dużo tych materiałów omówionych. I powiem wam szczerze, że mimo, że to nie jest najświeższa książka, ona jest całkiem aktualna jakby jeszcze do dziś, bo to jest Filmowanie lustrzanką cyfrową. Czyli jak gdyby odnosi się już do współczesnych systemów pracy małym sprzętem. Ja jak ją czytałem za pierwszym razem, jeszcze tak jak gdyby, jeszcze zbierałem tę wiedzę do kupy, no to nie dostałem takiego impaktu, nie wydawało mi się, żebym tak jakoś dużo się z niej dowiedział. Teraz po latach, jak do niej wróciłem, okazało się, że to kurczę wszystko jest, że rzeczywiście bardzo dużo takich dobrych podstaw się tutaj znajduje. Jest o tym, jak samemu zbudować pewne sprzęty, jest o montażu, jest o pobieraniu dźwięku, jest bardzo dużo ostrzeżeń, które mają sens. No ładnie wydane, generalnie no chłopaki się postarali, do dzisiejszego, na dzisiejsze czasy dalej aktualne. Myślę, że dla początkującej osoby, która dokładnie ją przeczyta ze zrozumieniem, nie skupi się na samych obrazkach, których tutaj jest zdjęć, jest całkiem sporo. Myślę, że bardzo okej. Z tego co wiem, nawet ta płyta, czyli te filmy są na YouTubie, można się z tym zapoznać. Ma to sens, polecam, jest okej. Troszeczkę spoza naszego podwórka DSLR Cinema zamówiłem sobie akurat bez lokowania, ale no, przez jedną z księgarni, tak, wysyłkowych, no bo byłem ciekaw, jak ta książka się ma do innych, czy jest tutaj coś innego, coś lepszego, no i mówię, że no nie dziwię się, że nie została ona do tej pory w Polsce wydana, dlatego, że w dużej mierze te informacje tutaj powielają się z tym, co, o czym mówiłem wcześniej, znaczy książki, które tam są, troszeczkę workflowu dotyczącego pracy z lustrzankami, dużo anegdot, fragmenty wywiadów, można poznać jak gdyby wielu czołowych twórców kina amerykańskiego, powiedzmy takiego lustrzankowego również, nawiązanie jest dosyć dużo. Wydaje mi się, że nie ma potrzeby. No, przeczytałem, zrobiłem notatki, nic tu nie ma wybitnie odkrywczego. Też jest ten problem, że Amerykanie, kiedy dużo piszą na temat sprzętu, to odwołują się do najpopularniejszych u nich systemów stabilizacji, czy w ogóle o sprzętu do kamer, czyli do Zacuto. U nas tego jest mniej, bo jest to sprzęt dosyć drogi. My raczej stosujemy rozwiązania nieco tańsze, a dosyć podobne jakościowo. Chociaż Zacuto każdy chętnie by miał, bo to jest też świetny sprzęt, tylko po prostu jest relatywnie drogi, jak kogoś stać, no to super, niech bierze. I tutaj są informacje o tym właśnie, kto na jakim setupie działa, ponieważ na forach internetowych, no z krótkim pytaniem, cześć, na czym pracujecie, no to każdy mówi, jakie są aktualne jego setupy i to się sprawdza do tej pory, więc wydaje mi się, że forum internetowe dostarczy tych informacji jeszcze bardziej aktualnych, no nie jest to książka na must have. Kolejna rzecz, słownik filmu. Bardzo fajna rzecz związana z tym, że kiedy chcemy pracować w branży i zaczynamy już pracować na coraz większych planach, czy jak gdyby współpracować z różnymi departamentami, pionami produkcyjnymi, postprodukcyjnymi, no to warto byłoby posługiwać się odpowiednim językiem i używać słów, które dla wszystkich znaczą to samo. No, w ogóle każda forma dyskusji, każda forma współpracy no, wymaga ujednolicenia pojęć, ustalenia wspólnych słów, które używamy w jednym znaczeniu. No i od tego jest słownik filmu. Fantastyczna rzecz. Ja mam ten problem, że
że on nie został wydany już jakoś ostatnio, no bo to jest edycja z 2010 roku i brakuje niektórych pojęć. Znaczy, jedyna jego wada jest taka, że no fajnie by było jakby go jeszcze uzupełnić, natomiast to, co jest tutaj, jest super prawidłowe. Uważam, warto kupić, warto mieć, warto się zapoznać. Następnie, film art, sztuka filmowa. Biblia. Biblia dla wielu kierunków filmowych. Tutaj po prostu jest wszystko. Jeżeli poważnie myślicie o tym, żeby się zająć sztuką filmową, zwłaszcza kinem fabularnym, no to tutaj jest ogromna ilość informacji. Wiele kierunków filmowych w dużej mierze traktuje tę książkę właśnie jako podręcznik. Z tego są egzaminy, z tego są analizy. Do tego się wykładowcy odwołują, tworzą swoje wykłady w tym. Ja również bardzo ten podręcznik lubię, cenię. Jest to dla osób, które chcą wchodzić w profesjonalne kino, chyba na pierwszym miejscu, bo tyczy się zarówno reżyserii, jak i operatorki, jak i w ogóle produkcji filmowej. Jest też, są też informacje o dźwięku, jest o filmach dokumentalnych. No po prostu Biblia, wspaniała rzecz. Nie umiem znaleźć jednej negatywnej rzeczy, poza tym, że no jest naprawdę spora. No popatrzcie, to jest kawał książki, to się czyta no nie do jednej poduszki, tylko trzeba nad tym przysiąść ze zrozumieniem, jest językiem akademickim pisana, więc też no nie ma wodolejstwa za bardzo, trzeba czytać ze zrozumieniem, są podsumowania, pytania, jest to typowa książka pod naukę zawodu, pod naukę branży. Tak przyglądam do siebie, bo aż chętnie, aż mi się wzrok przykuwa z powrotem i mam chyba, jak skończę teraz nagrywać dla was, jeszcze raz się w nią zanurzę, zatopię. Polecam bardzo. Jak zdać do szkoły filmowej, czyli kina w pigułce? To jest książka Tomka Kiełbasy. Wbrew pozorom, niektórym mogłoby się wydawać, że to się tyczy zdania do szkoły filmowej na kierunki operatorskie, ale no nie do końca, bo tutaj jest przede wszystkim wiedza o kinie, o filmach, o reżyserach, o tytułach filmowych, tak? Czyli taka wiedza filmoznawcza, powiedzmy bardziej. Fajnie w pigułce podane, jak widzicie, cieniutka, konkretna, takie podstawy związane z tym, jakie są gatunki w kinie, o awangardzie kinowej, prawda, o początkach kina amerykańskiego, światowego, o festiwalach filmowych, o naszych reżyserach znanych, o reżyserach zagranicznych, których warto znać, czyli kiedy mówimy o kinie światowym, polskim, no to tu są informacje, które warto mnie wiedzieć ogólnie, także dla każdego, zarówno z kierunków producenckich, jak i z kierunków twórczych, reżysera, operator. Też wypadałoby, żeby takie rzeczy były. Nasza branżowa pigułka, polecam, leciutka, szybko się czyta i przyjemnie. Dalej, Dawid Mamet, reżyseria filmowa. Jest to taki skrót, czy taka transkrypcja z wykładów Dawida Mameta. On prowadzi, czy jest teraz, może być wam znany z tego, że ma też swój masterclass, czyli te lekcje, tam jest szkoła filmowa online, w której można pobierać filmy, wykłady i również Dawid Mamet ma tam swojego masterclassa. Tutaj to są rozmowy ze studentami, opisy tego, jaki jest tok rozumowania jego jako reżysera i to jest facet z jajami, facet z charakterem. No przeczytam wam coś, co we mnie wzbudziło, zresztą ona jest w ogóle przeze mnie cała pokreślona jako rzeczy, na którymi warto się pochylić, zastanowić, przeczytam wam, co na mnie wywarło jak gdyby wrażenie. Posłuchajcie tego. Nie mam doświadczenia ze szkołami filmowymi. Podejrzewam, że są bezużyteczne, ponieważ miałam doświadczenie ze szkołami teatralnymi i odkryłam, że są bezużyteczne. To jest tu napisane. Serio. Facet po prostu uważa za bezużyteczne szkoły. No wydaje mi się, że nie. Że jakby szkoła filmowa była bezużyteczna, no to studenci tych szkół, absolwenci nie mieliby tak spektakularnych sukcesów, tak świetnych filmów. No jednak coś potrafią. Samouków jest wielu, robią fajne rzeczy, no ale to nie jest tak, że szkoła nic nie daje. Oczywiście, że daje. Należy się uczyć. Jeżeli ktoś poważnie o sobie chce się widzieć w szkole, w kinie profesjonalnym do szkoły, wydaje mi się, powinien uczęszczać. Nie mamy szkół dużo, ale mamy je na dobrym poziomie.
poziomie, więc no co, no atakujcie, no ale też nie poddawajcie się, kiedy się nie uda, no wtedy możecie się zawsze podeprzeć Dawidem Mametem, który mówi, że szkoła nie jest wam do niczego potrzebna, no i wtedy zapoznajcie się z tym, co on ma do powiedzenia. Tutaj jest taka, jak gdyby, taka redukcja. On uczy redukcji, że jeżeli mamy pomysł na scenie, to co możemy z niej wywalać, aby ona dalej się czytała, co w niej jest najważniejsze, co jest clue tej sceny, co z elementem niepotrzebnym, jak od siebie po prostu wymagać, jak to zagęszczać, jak redukować, jak opowiadać zgrabniej historię, czyli dla reżyserów i osób takich, które skupiają się na kinie bardziej fabularnym, tak? Polecam dla reżyserów. Anna Wróblewska. Rynek filmowy w Polsce. Pani Aniu, bardzo dziękuję za tę książkę. Czytaliśmy ją z wypiekami na twarzach, na policzkach. Chodzi o to, że w tej książce jest dokładna analiza, badania wręcz związane z tym, jak rozwija się rynek kinowy w Polsce, dotyczące sprzedaży biletów, gatunków, na które się chodzi, kiedy, jakie filmy były oglądane najchętniej, ile mamy kin w ogóle, czyli taka część jak gdyby produkcyjna. To dla twórcy internetowego może nie mieć dużego przełożenia, a dla mnie ma takie, że no, łatwiej mi jest zrozumieć, dlaczego, jakie filmy w Polsce są produkowane, czyli jest to podręcznik dla też studentów kierunków producenckich. Ciekawostka w dużej mierze dla większości twórców internetowych. No, możemy się zmierzyć z tym, czym tak naprawdę jest Państwowy Instytut Sztuki Filmowej, jakie są ustawy, które tyczą się produkcji filmów, w jaki sposób są realizowane dotacje, kto w jaki sposób, na podstawie jakiej dotacji stworzył jaki film, kiedy co powstawało, kiedy był ten renesans i dlaczego w Polsce, jak serwisy internetowe też działają. No, fajna rzecz. Nie gruba, bardzo polecam. Nie ma, są tabele, są jak gdyby wykresy, natomiast no nie ma za dużo zdjęć, jest to takie podręcznik analityczny, akademicki, no na takim poziomie, że już jeżeli się z tamtymi zapoznaliście, no to też warto mieć. I jeszcze raz pani Aniu, bardzo dziękuję za tę książkę. Dalej, sztuka reżyserii filmowej Toma Kingdona. No znowu, mówimy tutaj stricte o reżyserii. Pamiętajcie o tym, że kiedy zabieramy się za film fabularny, no to trzeba jakoś dokładnie to rzemiosło zgłębić, ponieważ reżyseria nie do końca jest sztuką w pełni intuicyjną, bo wiele rzeczy intuicyjnie możemy oczywiście zrealizować, ale ilość błędów, potknięć jest to tak trudna sztuka. Tak szeroki zawód zawierający tak wiele aspektów, że ta część sformalizowana, którą możemy już zdefiniować, dokładne cele i sposoby określić, no to też trzeba się z tym zapoznać, czyli dla twórców filmów fabularnych, zwłaszcza dla tych, którzy są studentami szkół filmowych, myślę, że jest to podręcznik bardzo ciekawy, nie odbiega zbytnio, w mojej ocenie oczywiście, od kina europejskiego, też trochę do niego nawiązuje. W dużej mierze kino europejskie też nawiązuje, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, jak kino hollywoodzkie jest realizowane, jak tam są konstruowane sceny, dialogi, jaka jest ta drabinka, prawda, fabularna, scenariuszowa, jak to się wszystko rozpisuje. No i są informacje dotyczące ustawień kamer, no ogólnie tego, jak opowiedzieć historię pod względem reżyserskim. Jest to podręcznik trudny, za pierwszym razem generalnie mnie zmęczył, za drugim razem przeczytałem do końca, no ale wynotowałem znacznie mniej, dopiero trzeci raz, jak świadomie siadłem, jak popełniłem dosyć dużo błędów i miałem taką głód znalezienia odpowiedzi na pytanie, dlaczego popełniłem parę porażek, no to w tej książce wiele rzeczy mi się wyjaśniło, aczkolwiek znowu to jest, ona jest tak skonstruowana, że chce was zmotywować do pewnego sposobu myślenia, a wiele rozwiązań trzeba zastosować samemu i dostosować do własnych planów zdjęciowych. Także dla reżyserów, dla ludzi, którzy chcą opowiadać historie fabularne, super.
No i kolejna książeczka, to jest cegła, to jest potężna rzecz, gramatyka języka filmowego. Pierwsza książka, którą uczciwie bez bicia się przyznaję, mnie ona pokonała. Jest ona skierowana ewidentnie do zawodowców, którzy już mają dosyć duże doświadczenie, zrealizowali odpowiednią ilość etiud, a potem już filmów fabularnych i chcą rozwijać się z tego języka filmowego, z tej gramatyki filmowej w jeszcze lepszym stopniu. Wydaje mi się, że studenci szkół filmowych również mogą z niej korzystać, ale z tego, co ja obserwuję, z tego, co mi wiadomo, obecnie polska tendencja realizowania filmów fabularnych już bardziej te filmy upraszcza. Znaczy, mamy takie kino bardziej bardziej świadome, ale bardziej nieprzekombinowane. Troszeczkę uproszczone pod względem języka filmowego, bardziej kameralne, te historie są troszkę mniejsze, to nie są wielkie kina akcji, to nie są wielkie westerny, tylko opowiadamy te historie na mniejszą skalę i przez to one są bardziej wiarygodne, wzbudzają więcej emocji, są bardziej nam bliskie, tak? Czyli tak, historia polskiego kina pomału zatacza koło, kiedy przestali się twórcy jarać wielkim kinem amerykańskim, przenosić je na siłę na polskie warunki przy polskich budżetach, tylko zaczęto opowiadać rzeczy bardziej subtelnie i nie przeginając w żadną stronę. A ta książka ma to do siebie, że ona pokazuje gramatykę języka filmowego w sposób dosyć skomplikowany. Jest ogromna ilość tutaj rysunków storyboardowych, które pokazują, jak ustawiać kamerę dla scen dwójkowych, trójkowych, czwórkowych, jak to ze sobą łączyć, jak przejeżdżać kamerami. No okej, to jest warto wiedzieć, no, dla twórcy internetowego no raczej się nie przyda, bo stosujemy na podstawie niskich, zgaduję, budżetów, no to są proste dialogi, proste kontplany, ewentualnie granie mastershotem, to jest do wypracowania i do stworzenia własnego stylu, a kino i podstawy, które stoją za tą książką, są bardziej wysokobudżetowe, dlatego ewidentnie jest to skierowane do studentów szkół filmowych, do twórców już profesjonalnych, którzy chcą robić bardziej zaawansowane te historie, mają większe budżety, mogą użyć więcej kamer, użyć porządnie dolki, no i zmieniać te perspektywy, opowiadać te historie w sposób bardziej skomplikowany, ale też oczywiście z uzasadnieniem tego, tak, że te historie na to pozwalają. No osobiście według mnie no, przebrnąłem przez tę książkę jak przez no coś cięższego. Na razie do niej nie wracam, także no nie wiem, kogo mógłbym ją polecić. No tak jak mówię, studentom bardziej filmowym. No dla mnie na przykład za wcześnie jeszcze na nią. Inscenizacja filmowa Witolda Szymczyka. Właśnie, inscenizacja filmowa. To jest to, co jest najważniejsze w scenach fabularnych, kiedy chcemy, no jakoś trzeba nadać ruch aktorski. Jakoś trzeba odkleić aktorów, żeby nie patrzyli tylko na siebie i do siebie mówili, patrzyli tylko, żeby zaczęli coś robić, przechodzić, nadać im jakiś cel w obrębie sceny, w obrębie akcji. No, to jest znacznie bardziej książka odnosząca się do polskich realiów. Bardzo Witoldowi Szymczykowi dziękuję za nią. Jestem w trakcie. Nie przeczytałem jej jeszcze całej, jest dosyć świeża dla mnie, natomiast już wywołała na mnie bardzo dobre wrażenie i no wstrzymałem niektóre plany zdjęciowe, chcąc zastosować pewne informacje, które w tej książce już się znajdują. Jest ona wydana dosyć w sposób prosty, no taki najprostszy papier, rysunki są czarno-białe, nie ma zdjęć, natomiast to jest taka książka bardzo bardziej teoretyczna, analityczna, opisowa, według mnie no znakomita. Również tyczy się twórców związanych ze szkołami filmowymi, no i takiego kina profesjonalnego. Także jeżeli ktoś chce robić filmy fabularne, no to myślę, że powinien ją mieć, przeczytać przynajmniej raz ze zrozumieniem, wynotować najważniejsze rzeczy. Polecam, jest trudna, ale taka ma być, ale na pewno łatwiejsza od gramatyki, przynajmniej według mnie, gramatyki języka filmowego. Dalej, Michała Zabłockiego, organizacja produkcji filmu fabularnego w Polsce. No i znowu, kiedy mówimy o tworzeniu filmów, no to możemy mówić o operatorce, możemy mówić o reżyserii, o aktorstwie, tak, o dźwiękowieniu, muzyce, ale jeszcze przecież chodzi o to, kto stoi za tymi
setkami innych nazwisk, które w napisach po filmie w kinie się pojawiają. No to jest dokładny opis tego, jak wygląda struktura produkcyjna filmu fabularnego, jakie są kompetencje konkretnych działów, co mają, jakie mają konkretne osoby, konkretne zadania, czyli kiedy chcemy zrobić film fabularny, ktoś z Was zostaje zatrudniony przy produkcji filmu fabularnego, no bo jest masa osób do działu, do biura, że tak powiem, zatrudniana, no to żeby się zorientowali, z czym mają do czynienia, jeżeli są ściągnięci spoza szkół filmowych, no to wtedy ten podręcznik jest dla nich. Jeżeli ktoś studiuje kierunki filmowe w zakresie produkcji, no to jest też podręcznik stricte dla takich studentów, warto się z nim zapoznać. Jeżeli ktoś jest twórcą internetowym, raczej jest to ciekawostka, jak gdyby, żeby wiedzieć, jak takie profesjonalne kino w Polsce powstaje. My mamy system produkcji, no właśnie, troszeczkę nasze, troszeczkę wzorowane na amerykańskim, no ograniczone budżetowo, ale warunkiem realizacji w takim systemie jest to, że mniej więcej ten film jest w stanie powstać, ponieważ jest w stanie prawidłowo wydać budżet, najczęściej wspierany przez Państwowy Instytut Sztuki Filmowej, no bo większość filmów jednak powstaje przy dotacjach. Dotacje są niezbędne, trzeba je rozliczyć. Dotacje wymagają tego, aby w ramach struktur tych osób, struktur filmowych, personalnych, żeby tam były osoby o odpowiednim wykształceniu, kwalifikacjach, doświadczeniu. Tam nie ma osób przypadkowych za bardzo i o tym też ta książeczka mówi. Także przyjemna rzecz dla osób, które się interesują filmem fabularnym w Polsce. Dalej przechodzimy już z samej tej części produkcyjnej do postprodukcyjnej, czyli w mgnieniu oka sztuka montażu filmowego. Jest to takie studium, powiedzmy tak, montaż filmowy poza oczywistymi i wyraźnie zdefiniowanymi zasadami wymaga też od montażysty niesamowitego wyczucia, intuicji, zrozumienia tego, co chciał wyrazić twórca, jak gdyby o co miał na myśli scenarzysta, co chciał reżyser, a co rzeczywiście nam się klaruje i w jakiej kolejności możemy co pokazać. Więc każdy montażysta, który montuje materiały fabularne, no musi mieć też taki impact ze strony takiej ideowej i to jest książka właśnie o tym. I sugeruje ona, znaczy myśl główną wam zdradzę, bo to nie jest żadna tajemnica, podejrzewam. Sugeruje ona, że pewnym rodzajem montażu filmowego zajmujemy się sami. To znaczy, może nie filmowego, ale nasze życie montujemy sobie za pomocą mrugnięć oczami. No bo wtedy jest to cięcie, dlatego tym najbardziej podstawowym cięciem w filmie będzie ten zwykły cut i już przeskakujemy z jednej klatki w następne ujęcie, w następną klatkę bez żadnych przenikań, one nie są tam jakby niezbędne, dobrze się to czyta, dlatego że to jest podobne do mrugnięcia. No i zwraca się uwagę na to, że kiedy ogląda się jakąś scenę, jakąś ujęcie, no to kiedy ktoś mrugnie, to być może w tym momencie należy dać cięcie, no bo wtedy oko już opatrzyło się i chętnie by sobie odświeżyło kąt widzenia albo otrzymało już nowe informacje z nowego ujęcia. To jest studium tłumaczące, jak do tego dojść, jak zrozumieć ten rodzaj filozofii właśnie montażu i wiąże się to przede wszystkim z montażem filmów fabularnych, ale oczywiście można to przenieść też na montaż innego typu filmów. Nie ma żadnych, tutaj nie ma informacji dotyczących obsługi programu filmowego, tylko to są przemyślenia, bardziej taka książka ideowa. Mnie pomogła, chętnie ją przeczytałem, nie wracam na razie do niej, bo mój styl filmowy, mój styl montażowy i tak się wiąże ściśle z tym, jakie ja mam ujęcia i moim zadaniem jest po prostu jak najbardziej ściśniać, a po jakimś czasie jak widzę, no to wydaje mi się, że i tak ciąłem za późno, że powinien był wcześniej, więc muszę jeszcze w sobie tą intuicję rozwijać i do tej książki być może jeszcze wrócę. Dla mnie bardzo w porządku, dla osób, które chcą robić jakiś film fabularny. Technika montażu filmowego.
Mówi się o niej jako o Biblii montażystów, jako o podręczniku, który się sprzedaje w bardzo dużej ilości. Pamiętajcie o tym, że no, montażyści filmów fabularnych, no to jest ich podręcznik. My jako twórcy, którzy sami montujemy swoje materiały, no niekoniecznie jesteśmy tak wyspecjalizowani, jak stricte wykształceni, wydelegowani montażyści filmowi, którzy ukończyli kierunki filmowe związane właśnie z montażem filmowym, dlatego to będzie podręcznik bardziej dla nich. Mnie trochę przerasta, nie widzę w nim mocy jak gdyby dla siebie. Może są montażyści, którzy wyjaśnią mi, co ta książka im dała i jakie mają przełożenie, więc najprawdopodobniej po prostu dla twórców internetowych to nie jest must have, tak mi się wydaje. Także nie bijcie, jeżeli tak nie jest, jeżeli to jest wasza film, wasza Biblia, no to sorry, po prostu dla mnie nie. Jak napisać scenariusz filmowy? Powiem tak, na początku, kiedy zastanawiamy się nad stworzeniem jakiejś pierwszej fabułki i siadamy z ołóweczkiem i rozpisujemy, co się stanie i chcemy tam zawrzeć jakiś konflikt, no to jakaś pojawia się historia i w większości przypadków te historie po prostu opowiadają się, no nie tak jakby wydawało nam się, że będą, że emocji nie ma tam, gdzie powinny być, że ta historie po prostu najczęściej były dużo bardziej rozbudowane w naszej głowie, a kiedy doszło do nakręcenia, no to one wytraciły dużo na aktorstwie, wytraciły dużo na scenografii, no nie wybrzmiały i coś tam się wydawało w głowie epickie po nakręceniu, no po prostu było takie se, prawda? Więc kwestia pisania scenariuszy filmowych to jest ogromna świadomość zrozumienia tego, jak działa ta struktura, jaką jest scenariusz, że to nie jest tylko sam pomysł na film, ale też jak to rozpiszemy na konkretne postacie, w jaki sposób one ze sobą powinny rozmawiać. O, na przykład zawsze byłem przekonany i udowadniałem to, będąc zajmując się jeszcze reżyserią teatralną, że za pomocą dialogu jestem w stanie opowiedzieć bardzo dużo, że duża część fabuły może być za pomocą dialogu pokazana, ale nie do końca mi się to sprawdzało. Na zasadzie okej, było dużo, wychodził film przegadany, tam było dużo powiedziane, ale nagle nie brzmiało to filmowo. Znaczy, to nie była alternatywa dla filmów, w którym się mówi mniej, tylko po prostu automatycznie autowało to film z takiego odbioru stricte kinowego. I tutaj, kiedy zaczynamy się wgłębiać w informacje o tym, jak pisać dialogi, pierwsza rzecz, no jest pierwsza rada, no nie buduj fabuły na bazie dialogów. Prosta rzecz. A na przykład ja uważałem, że sobie te zasady złamię, no i wykazałem tylko, że to jest wyjątek, który mi potwierdził regułę. No, u mnie to się nie sprawdziło i być może u was również, gdybyście tych zasad nie łamali, tylko się ich od razu trzymali, wyszłoby łatwiej. Wyszłoby lepiej. Dlatego jak napisać film? No, jeżeli tworzycie filmy fabularne znowu, no to jest kolejny podręcznik dla was. Mnie się on bardzo podobał, świetnie mi się to czytało. Ogólnie chętnie jeżdżę na warsztaty scenariuszowe, piszę tych scenariuszów na ile mogę. I no właśnie, pomału zaczynam rozumieć, że kiedy lata temu zgłaszałem się z tym jednym pomysłem na scenariusz i był on świetny w mojej głowie, no a wszyscy wysłuchali, mech, nie? No to teraz po latach, jak przyjeżdżam z 15 pomysłami i jeden lekko zaskakuje, to kompletnie mnie to nie dziwi, nie mam do tego takiego odniesienia osobistego, wiem, jak bardzo ważny jest dobry research na temat tej historii. Pamiętajcie o tym, że jako twórcy filmowi, kiedy spotykacie się i zderzycie się ze scenarzystą, tak? To patrzcie, pomyślcie jako operator filmowy. Jeżeli scenarzysta wam powie, wiesz co, mam pomysł na film, napisałem scenariusz, pożyczę od ciebie kamerę i sobie go nagram. No to w głowie, okej, ale ty nie filmowałeś nigdy, nie? No to jakby wiemy, jak ogromną wiedzę i zaplecze, doświadczenie trzeba mieć, żeby dobrze to nagrać, tak? I ten scenarzysta, który sobie z tego nie zdaje sprawy, no po prostu nie wie, czego nie wie. I wiemy, że no, w nas to może wywrzeć jakiś taki delikatny uśmiech. To wyobraźcie sobie, że jak taki filmowiec przychodzi do scenarzysty i powie, słuchaj, ja sobie kręcę filmy, a teraz dzisiaj sobie napiszę scenariusz filmowy, no to on będzie miał za głową podobne uczucie. Ponieważ tak samo ogromna dziedzina wiedzy to jest tworzenie scenariuszy filmowych, prawidłowych. To są osobna dziedzina wiedzy.
Kiedy porozmawiacie ze scenarzystami, jak ogromny research musieli zrobić, jak rozpisywać po prostu różne aspekty filmu, że kiedy mają główną postać, która, po której chcą pociągnąć jak gdyby całą tę fabułę, no to to, co zostanie w filmie pokazane, a co nie, to jest ogromna decyzja. I trzeba wiedzieć, dlaczego jest tak, a nie inaczej, bo inaczej będziecie popełniać błędy typu, będą, w waszych filmach ludzie będą budzić się, będą patrzeć w lustro, będą przechodzić z budynku do budynku, bo wydaje wam się to ważne. A scenarzysta, który jest doświadczony, już wie, że no nie tu jest film, nie tu jest konflikt, nie tu jest coś pociągającego dla widza, nie tu jest coś odkrywczego, nie stąd się biorą u odbiorcy emocje, nie dlatego on za tym bohaterem chce podążać, jego działania, jego historia nie musi go interesować. Także zwróćcie uwagę, jak wiele filmów jest jednak wydanych, napisanych przez zawodowych scenarzystów, a historia nas po prostu no, nie kupiła, nie uwierzyliśmy w nią. No to już tutaj można było znaleźć wiele problemów, a co dopiero kiedy zaczynamy ze scenariuszem, więc naprawdę docencie ogrom wiedzy, jaką trzeba posiąść, żeby scenariusz napisać, kupcie tę książkę, przeczytajcie ją, jest to, no nie jest to książka łatwa, nie jest to książka, jak widzicie, ani krótka, jest bardzo treściwa, nie ma zdjęć, bo to jest po prostu dla ludzi, którzy lubią literaturę. Pamiętajcie, że dobry scenarzysta dużo czyta i dużo z ludźmi rozmawia, dużo się interesuje. Żeby zrobić dobry film, to najpierw zamiast szukać dobrych kadrów, idźcie i rozmawiajcie z ludźmi i zdobądźcie informacje od nich, co się u nich wydarzyło niesamowitego, bo jeden człowiek to jest jedno życie. Wielu reżyserów, scenarzystów, no, pierwszą historię opowie taką, którą sami przeżyli. No a potem, no, jakby to trzeba znaleźć nowych, ciekawych ludzi i ich historię opowiedzieć. Bardzo są wartościowe filmy bazujące na autentycznych historiach, a nie na wymyślonych. Wielu scenarzystów, którzy nie przeżyło za dużo w ramach własnego życia, no to zaczynają zmyślać te swoje historie i one też nie do końca się tak kleją, bo najlepsze historie pisze życie. Na warsztatach scenariuszowych świetnie się o tym przekonaliśmy, kiedy właśnie grupa 20 osób opowiada te swoje historie i tylko jedna z grubsza nadaje się na nakręcenie, tak? Na adaptację filmową. Także doceniajcie scenarzystów. Jeżeli tam jesteście scenarzyści, kocham was, piszcie do mnie, zróbmy razem jakiś film. Angielsko-polski słownik terminologii filmowej. To jako ciekawostka pokazuje, że jest. Słuchajcie, będzie teraz na Filmspringu grupa of Mastera warsztatowa, która już będzie międzynarodowa, znaczy no, będę prowadził te warsztaty po angielsku. To otwiera bardzo horyzonty i możliwości współpracy, więc pierwsza rzecz, którą się zaopatrzyłem, to był właśnie polsko-angielski język właśnie terminologii filmowej. No i jeżeli chcecie pracować, jakby na przykład nagrywać swoje kanały międzynarodowo, no ostatnio nagraliśmy podcast z Tomkiem Walczakiem odnośnie timelapsów, pierwsza prośba, czy możemy wstawić napisy po angielsku. No ja po angielsku pewnie swobodnie mówię, ale słów nieraz brakuje. Czasem trzeba szukać, o, wiecie kiedy to się sprzeda? Kiedy szukacie jakiegoś osprzętu, czy jakichś filmów inspirujących, dotyczących jakiegoś waszego zlecenia, no to tutaj wiecie, po jakich słowach tego szukać. Także no, otwiera wam to też możliwości na tego angielskiego YouTube'a i zachodnich amerykańskich, angielskojęzycznych twórców. Polecam, jak ktoś myśli szerzej trochę. David Lewis i dźwięk w filmie, teoria i praktyka. Nie, to jest książka relatywnie już przestarzała. Historie, które tutaj są opisywane, wiążą się z realizacją filmów z lat 90. Są świetne anegdoty, opowieści z planu, trochę takich reżyserskich anegdot. No generalnie na dzień dzisiejszy wydaje mi się, jeżeli ktoś się zajmuje stricte realizacją dźwięku, no to może niech się lepiej wypowie. U nas tematykę dźwięku w filmie na warsztatach omawia Bartek Bogacki i sam miałem go zapytać, czy on w ogóle z tej książki korzystał, czy nawiązuje do niej. Wiem, że jest jakaś nowsza książka odnośnie realizacji dźwięku
pani Bieniek go napisała, bodajże nie miałem jej jeszcze w ręce i wydaje mi się, że będzie bardziej aktualna. Natomiast tutaj no, przeczytałem tylko dla tych anegdot, natomiast żadnych szczególnych uwag tutaj nie mogłem zamieścić. My bazujemy na mikroportach na tyczce, staramy się to nagrywać w systemie na kamerę, żeby ułatwiać postprodukcję, znaczy synchronizację, no bo chcemy skracać czasy montażu, a i tak one są za długie. Jak gdyby system realizacji etiud filmowych oraz shortów nie musi być tak zaawansowany i skomplikowany pod względem dźwięku. Dźwięk i tak jest najtrudniejszą i najważniejszą częścią filmu, bo jego nie widać, tego dźwiękowca też trzeba mocno docenić. Wszyscy skupiają się na obrazie, biorą ekran i widzą, wow, jakie piękne ujęcie, ale kiedy trzeba tchnąć w nie życie, to właśnie dźwięk jest tym elementem, który odbiera, powoduje, że film jest odbierany profesjonalnie. Także doceniajcie dźwięk, ale niekoniecznie z tą książką, nie mam o niej dużo do powiedzenia, przeczytałem ją dawno, nie wróciłem do niej, uważam ją za zbędną w tej chwili. Reżyseria Steven Spielberg, ale słuchajcie, to jest Warrena Backlanda, znaczy facet analizuje, jak reżyseruje Steven Spielberg, więc żebyście się nie pomylili, tego nie napisał Steven Spielberg. I to jest taka analiza reżyserska jego filmów, jakie podjął według twórcy, znaczy według autora książki decyzje, jakie można widzieć zależności, to ciekawostka dla reżyserów. Czy ewentualnie dla znawców kina tak zwanych, czy dla kinomaniaków, można to przeczytać też tak jak odnośnie właśnie, jeżeli to Fiolet, to ktoś umrze, tak to tyczy się teorii kina, to też jest książka bardziej z teorii kina dla fascynatów, zwłaszcza twórczości Stevena Spielberga. Czyli średnio fajnie, ale może na później. Pięć tajników warsztatu filmowego. Joseph Maselli. Maselli, czekajcie, skąd on jest, bo ja w ogóle to ja nie wiem. Bo to jest napisane, jedna z najsławniejszych na świecie książek o warsztacie filmowym. Wszystko, co kiedykolwiek zostało w kinie wymyślone i co autor z taką skrupulatnością opisał w pięciu tajnikach warsztatu filmowego, może przy odrobinie wyobraźni i odwagi być dla współczesnego filmowca pierwszym krokiem do Oscara. Słuchajcie, ta książka, jako dla książka dla operatorów, została napisana w 1965 roku i zawiera ilustracje z filmów z lat 50. i 60. klasyki kina. Ale wiecie co? Ja wiem, że wiele osób tę książkę poleca i wiele osób ją lubi, ale to jest książka kompletnie historyczna. Na zasadzie, jeżeli zapoznaliśmy się ze współczesnym warsztatem filmowym, przepracowaliśmy tyle, ile trzeba na Ariku, na Redzie, na Canonach, na Soniaczach, na kinie cyfrowym, przepracowaliśmy montaż na RAWach, na ProResach, opowiedzieliśmy niejedną historię i chcemy stworzyć film o takim zacięciu historycznym, nawiązującym do klasyki kina, zresztą jakiej klasyki, no tutaj mamy ujęcia z filmów sprawiających wrażenie, kurczę, jakby były z okresu, no są, z okresu zimnej wojny, tak? Skądinąd Polska zimna wojna, świetny film. No to ja bym wolał książkę, która nawiązuje do polskiej kinematografii, polskich filmów i polskich tajników filmowych z okresu lat 60., 70., 50., to jak to robili nasi najlepsi filmowcy, bo według mnie oni zrobili dla nas lepszą robotę i chętniej nawiązałbym do polskiego kina niż do tego. Dlatego książka według mnie, no nie na dzisiejsze czasy, przestarzała, przeczytałem raz, nie będę chciał do niej wrócić, uważam, że opis z tyłu jest nadużyciem, jaki krok do Oscara. Okej, no bo powiedzmy Ida była nakręcona w stylu takim bardzo klasycznym, ale czy twórca czy operator nawiązywał do tej książki, wątpię, raczej nawiązywał też do naszych, do rodzimych gatunków i kina europejskiego również, także nie polecam, nie chce mi się nad nią szczególnie gadać. Ostatnia książka, Steadicam Operator's Handbook, nie tłumaczona w Polsce, uważana za Biblię dla steadicamowców i
bardzo ładnie wydana, dużo zdjęć. Zobaczcie, że no, to kawał podręcznika, prawda? Jeżeli ktoś stricte zajmuje się pracą na dużym steadicamie, no to w zasadzie nie ma za dużo opcji, ponieważ wszystkie książki, o których mówiliśmy wcześniej, które wiążą się z pracą operatora, no to mówią o kompozycji jako takiej. Czy to będzie praca kamery na rigu, w statywie, na wózku, czy na steadicamie, no to mówimy o tym, o koncepcji samego obrazu, o kompozycji, tak? Ale sama praca techniczna, jak się ustawić ze steadicamem, jak przekładać kamerę, jak pracować nogami, jak to setupować, no to to jest jedyny podręcznik i on również jest dosyć przestarzały. Dlatego, że tu mam drugą edycję i ona była wydana, ją sprowadzałem specjalnie, ale mamy tutaj okolice 2013, ale myślę, że to jest starsze jeszcze. 88, to są takie daty, 77, 78, nie umiem dokładnie powiedzieć, kiedy ona została wydana. Na mój gust to jest do lat 90. Pewnie, że technika jak gdyby pracy z steadicamem w dużej mierze się nie zmieniła. Znaczy, słuchajcie, no do steadicama doszły nowe narzędzia, jakimi są gimbale elektryczne, tak? Czy jednoręczne, czy dwuręczne. Jest to inne narzędzie, ale jak gdyby rozwiązujące pewne aspekty, które z którymi problem miał typowy steadicam. Natomiast obecnie filmowcy, twórcy internetowi są w stanie poprowadzić na steadicamie, czyli na flycamie, bo to wiadomo, że nazwa to jest związana z producentem tego sprzętu, natomiast no popularnie nazywamy to flycam, tak jak mówimy Adidasy na wszystkie buty sportowe, no to nazwijmy to flycamy. System gimbala bazujący na zasadzie odważników i grawitacji. No i wyważanie takiego setupu jest dobrze opisane i nagrane w wielu tutorialach filmowych. Sposób prowadzenia i kadrowania jest zrobiony w wielu tutorialach, również filmowych na YouTubie, można to znaleźć. Problem zaczyna się, kiedy zaczynamy pracować z dużymi systemami, czyli stawiamy na tym dużą kamerę, no i są prowadzone warsztaty tego typu, na przykład Tiffen prowadzi swoje warsztaty, czy niektórzy producenci sprzętu profesjonalnego, profesjonalnych steadicamów, no i one są skierowane do operatorów telewizyjnych, znaczy broadcastowych, takich, którzy na przykład realizują materiał filmowy na żywo z imprez sportowych na przykład, no i tam to trzeba być konkretnie zbudowanym, konkretnie wiedzieć, jak tym steadicamem prowadzić, aby cały czas materiał był emisyjny. Natomiast kiedy robimy materiał pod klip, a bardzo często do tego stosowane są obecnie steadicamy, no to mamy więcej możliwości na popełnienie błędów, na poprawki, na dubla. No niewiele osób widziałem też stosuje system z follow focusem. Staramy się, kiedy pracujemy samodzielnie, albo ustawiać jedną większą głębię ostrości, szerszy kąt, jedną odległość od tematu związaną z jednym ustawieniem ostrości, albo też niektórzy stosują puszki, które mają dobrze działający autofokus, wtedy jest możliwość jakiegoś tam śledzenia, no i dodajemy dynamiki, płynności, jest efekt bardziej filmowy. Ja osobiście pracuję zarówno na steadicamie, jak i na rigach, no i wypracowałem sobie bardzo szybko to, co lubię, to jak mi się podoba, żeby ten obraz wyglądał, i po tym okresie, w którym już przeprowadzaliśmy warsztaty z pracy na steadicamie, zakupiłem tę książkę, zapoznałem się z historią i też nie znalazłem tutaj żadnych jak gdyby rewolucyjnych informacji. Jeżeli ktoś koniecznie chce się rozwijać jako steadicamowiec, no to okej, to wiadomo, no cóż, no jedna książka jakby mu dziury nie wyleży, można to przeczytać raz. Do wielu rzeczy możemy dojść sami. Wiele informacji o zastosowanych systemach wiąże się z producentami i systemami już nieprodukowanymi, już przestarzałymi. Są to systemy dosyć drogie. Nie wiem, ilu jest zawodowych steadicamowców pracujących na profesjonalnych systemach w Polsce. Nie wiem, może ich jest 50, może ich jest 100 maksymalnie. Także mniej więcej dla tych osób wydaje mi się, że te podręczniki są. A możliwość wymiany informacji między sobą, kontaktowania się, internet działa cały czas. No to na obecne czasy to jest książka taka ciekawostka bardziej. Zobaczcie, przeszliśmy praktycznie przez wszystko.
Chciałem, żeby to było jak najkrócej, żeby było jak najszybciej. Powiedziałem to bardzo pobieżnie. Zróbmy tak, że w opisie ja podam oczywiście tytuł, podam autora, wydawnictwo, rok i taka króciutka ode mnie będzie notka związana z zakresem, o czym ta książka traktuje, może jakiś taki prosty spis treści, żeby można było do tego jeszcze się lepiej odnieść, żeby wam to przyniosło większą korzyść. Tym sposobem się z wami żegnam. Bardzo dziękuję, jeżeli wysłuchaliście do końca. Kochani, będzie kilka filmów szkoleniowych. To są takie filmy, na które w ramach wykładów, na które nie mamy już za bardzo czasu na warsztatach, więc chciałbym, żebyście się z nimi zapoznawali, zanim przyjedziecie na warsztaty, bo tam już zajmujemy się bardziej praktyką i rzeczami bardziej aktualnymi. Także tyle z mojej strony jak na razie. Bardzo serdecznie was pozdrawiam. No, zachęcam do subskrypcji, bo tych materiałów będzie coraz więcej. Dawajcie znać w komentarzach, czy się ze mną zgadzacie, czy nie. Mam nadzieję, że nie i że będziemy mogli o tym podyskutować. Mam nadzieję, że są książki, którym się oberwało, no są, wam dały więcej niż mnie, czyli że możemy się tutaj jak gdyby powymieniać argumentami. A jeżeli ktoś jest na etapie zakupu i pomogłem, no to dajcie znać, czy miałem rację, czy powinienem daną książkę polecać według was, żebym mógł też nawiązywać do waszych własnych przemyśleń. Dzięki, to tyle, żegnam się z wami, pa pa.